Musimy zniszczyć amerykański demokratyczny sen. Moi drodzy, witam was w pierwszej serii achievementów czy osiągnięć na Wielką Brytanię. I w tym odcinku musimy podbić praktycznie Stany Zjednoczone, ale to nie było takie proste. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, jeżeli wam się podoba to, co robię i chcielibyście więcej kontentu z Hoja na kanale, pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał i polubić ten materiał, a ja już nie przeszkadzam w oglądaniu. I pamiętajcie, że na Eneba kończy procentalnie z kodem KRL-a. W tym podejściu, jakby to powiedzieć, będę się starał Stanami Zjednoczonymi. Zresztą zaraz wam pokażę, jak wejdę do gry, nie? Co będę starał się zrobić. Właśnie, będą dwa podejścia do UK, tak szczerze. Teraz będziemy robić, jako komunistyczne United Kingdom, zniszcz angielski sen i spapetuj Stany Zjednoczone. To będziemy teraz robić. Później będziemy sobie robili coś takiego, że zrobimy Blitzkrieg, później William tutaj Wallace, że Edward usiądzie na tronie i jako United Kingdom stworzymy Federację Brytyjską. Jeszcze wyprodukujemy jakieś te, więc aktualnie naszym celem jest spapetowanie USA. Wyłączyłem cele historyczne. Czy nam się uda? Zobaczymy. Oglądajcie. Dobrze, i tutaj rzućmy się od razu na komunistyczne drzewko, żeby to jak najszybciej zaczynało lecieć. Ustępstwa wobec związków zawodowych. Więc polecimy tutaj, a później jakiś przemyślik, buścik i tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że to się uda jakoś zorganizować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, tutaj odeszliśmy od statusu kolonialnego, no bo idziemy w komunę, no to trzeba buściki do komuny. Najgorsze jest to, że nie mam komunistycznego demagoga. To mnie boli bardzo, nie? Naprawdę mocno mnie to boli. Nie wiem, gospodarkę zmienię? A niech będzie, bo tutaj i tak nie mam co wybrać na razie. Mam nadzieję, że nie będzie wojny domowej, ty, z komuchami. Boże, bo ja mam tu cele za punkty do klikania komuchów. Ja pierdzielę. Jestem, no o, obem. Sia, la, 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 la. Dobra, dopiero teraz się zorientowałem, że trzeba tutaj klikać te rzeczy i je klikam, więc chyba troszeczkę za późno, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj jest siła polityczna za 35 dni, więc robimy. No, wyzwalamy już powoli wszystko. Palestynę wyzwoliliśmy, normalnie. A dlaczego Izrael nie... Oj, oj, oj. A no tak, bo Izrael później powstał, po II wojnie światowej, tak? Więc wyzwalam powoli tutaj sobie rzeczy i kombinujemy, czekamy. Czekamy na przejęcie władzy przez komunistów, aktualnie. Czegoś tu nie rozumiem, nie? Bo nie mogę przeprowadzić referendum, bo nie mam zrobionego. Ukończono związki zawodowe, domagają się prawa o ubezpieczenia w fabrykach. Prawa o bezpieczeństwie w fabrykach, dobrze. I co? Ukończono związki zawodowe, domagają się czegoś tam. Mianowania ministra. Ale tutaj nie mam nic związanego z ministrem. A tu jest mianujmy ministra. Aha, no to muszę jeszcze poczekać. Kurde, nie rozumiem tego, oni się domagają referendum. O, już mogę dopiero teraz, świetnie. Referendum, no i proszę bardzo, witam bardzo serdecznie. Z tego co widzę, to już możemy zaczynać. Dobra, to teraz możemy zaczynać zabawę naprawdę, nie? Z gospodarką i ze wszystkim. Możemy przestać robić dekolonizację, bo to już nas naprawdę nie interesuje. I możemy iść zacząć przemysł albo w jakieś cele i drogi dla rewolucji, nie? Czy coś takiego. Więc okej. Nie wiem, jestem sceptycznie nastawiony do tego celu, ale tutaj jest cel przejąć kolonię. Więc zobaczymy. Nowa Zelandia, Australia? Czekaj, może bym... Czekaj, relacje? 100% relacji mam z nimi. Jezus, jakby mi się udało przyjąć kolonię, to bym był powerhouse'em, którego się nie da zatrzymać. Zobaczymy. Spróbujemy, nie? Dobra, przejąć wszystkie kolonie. Związek Brytyjski rusza przyjąć kolonię, świetnie. Gospodarka wojenna? 50% poparcia wojny. Dawaj. Ty, no i co, przejmiemy te kolonie, czy nie? Dało mi to coś, czy nie? Nie rozumiem. Chyba nie przejąłem tych kolonii jednak, z tego co widzę. A to o to chodzi w przejmowaniu kolonii. Powiem wam szczerze, nie chce mi się w to bawić. Naprawdę. Nie chce mi się w to bawić. Totalnie, nie? Olewam to. Naprawdę. Gdzieś to mam, nie? Czekajcie, oni wszyscy... Oprócz tego grupę wspólnoty... Australia ogłosiła niepodległość. Okej, wszyscy wychodzą z mojej frakcji. Nowa Zelandia ogłosiła niepodległość. Teraz Kanada mi odgłosi niepodległość chyba, nie? Tak, właśnie o to chodzi. Czy ona mi wyszła z frakcji? Wyszła. Oho, czyli ja nie zdążyłem uzasadnić celu po prostu. Faszyści tutaj się biją z demokratami. Fajnie było, gdyby tutaj jednak faszyści wygrali jakoś. My tutaj już nie mamy terenów, niestety. No, więc szkoda. Nie wiem, no chyba będę musiał płynąć do Stanów Zjednoczonych, niestety, nie? No zobaczymy, zobaczmy, co tu się wydarzy. W ogóle chłopska liga wygrała demokratyczna w Polsce, nie? Co ciekawe. Co robimy z rodziną królewską? Kanada, czy osądzenie i skazanie? Wciela ideę konfiskaty. Na 360 dni dostanę boosty do budowy fabryk. Albo wygnam ich do Kanady i na 365 dni też dostanę boosty, ale Kanada dostanie jakieś boosty. Nie, no to osądzeni i skazani, tak? Jurek IV, nie? Został wyłączony z gry, że tak powiem. No cóż, brytyjska alternatywa, moi drodzy, komunistyczna. Lecimy, nie? Boże, gdyby nie widz, moi drodzy, na żywo, to bym to źle zrobił. To trzeba zrobić cel marzenia, więc czekamy na wojnę, na koniec wojny domowej w Rosji, nie? Ale Stalin niestety chyba dostanie w ciry. Chociaż ty, wujek!
trzy dywizje ci wyślę na pomoc, nie? Jak kolega kolegę wesprze, nie? Znaczy, ja nie mam z nim nic wspólnego, tak? Nawet nie wiem, kto to był w historii. Jakiś wąsacz? Nie znam. Czytał Hilter? O, przyszły dywizyjki, więc wiecie co? Ja sobie tutaj wyślę je w te miejsce. Oho. I będziemy starali się im pomóc wygrać, nie? Dobra, tutaj widzę, że połowa tej armii została okrążona, więc chyba będzie w porządku. Ja tutaj niestety zaopatrzeniowo klęczę i kwiczę jak świnia, że tak powiem. Niestety, nie mam za bardzo co tutaj podziałać. Mam nadzieję, że oni by to zdobyli, nie? To by było fajnie, bo tutaj nie ma kolei nawet. Oj, Andrzej. No mam nadzieję, że wy byście to wygrali, no. Aktualnie staramy się przejść, ale widzę, że jest bardzo słabo. Dobra, Japońska Ludowa Republika dołączyła do bloku wzajemnej pomocy. Nie, ty jaj robisz, tak? Gdzie jest... co? W sensie... Przepraszam bardzo, ale... Czy ja już w sensie umysłowo odchodzę z tego świata, czy ta gra po prostu mnie troluje? Czemu Japonia jest w bloku wzajemnej pomocy z Chinami komunistycznymi w momencie, w którym jest faszystowska, ale jest komunistyczna? W sensie... kurczę, no. Dziwnie się robi, że tak powiem. Dobra, znalazłem jednak lepsze przejście w sumie, które ma troszeczkę organizacji tutaj, z tego co widzę, bo tu jest supply depot, więc... no, będzie trochę zaopatrzenia chociaż przez chwilę, nie? Więc spróbujemy tutaj zrównać się z nimi jakoś. Zobaczymy. Mam nadzieję, że Stalin pomoże, nie? Mam nadzieję, że da radę, nie? Układ radziecko-francuski? No to fajnie, nie? Czekajcie, alianci w obliczu decyzji o przyjęciu państwa Meksyku. Związek Brytyjski dogłasza do grupy anglo-meksykańska misja techniczna. Republika Meksyku dołącza do grupy anglo-meksykańska. Dołącza do aliantów. W sensie... Ty, mam Meksyk w sojuszu. Super. Ty, no to zaraz USA robimy chyba. Ta USA ma gwarancję od Niemiec i co? Nie, nie wierzę w tą grę po prostu. Dobra, trzeba ruskich jak najszybciej tutaj wynieść na wyżyny, nie? Bo inaczej będzie tragedia. O, udało mi się ruskich uratować od upadku. No i fajnie. Babcio Stalin. Tylko szkoda, że oni mają gwarancję Niemiec i Kanady. I pewnie Kanada stworzy aliantów z Niemcami i dołączy pół świata tam, nie? Ha! Wow! Ale jaja, nie? Ale jazda. Super! Jeszcze Ruscy wyczerpani wojną domową. Kurde, żyć nie umierać, nie? Świetna sprawa. Ale mi się sojusznicy trafią. Oj. Dobra, przestańmy uzasadniać na razie. Subcio! Naprawdę jest super sprawa. O, jeszcze Iran tutaj. Ja jestem w wojnie z czymś w ogóle? Czy co? Bo nie wiem. No, jeszcze Republika Meksyku postanowiła opuścić moją frakcję, więc... Tak to wygląda, nie inaczej, tak? Ogólnie jest wspaniale, nie? Dobra, moi drodzy, zrobimy to inaczej. Boże, dlaczego każdy achievement przeraża się w moje cierpienie? Nie mam pojęcia, nie? Chwała Wielkiej Polski jest wieczna, tylko tyle chciałbym dodać. Będziemy starali się po prostu zdominować tutaj Francję, powietrznie, jakkolwiek. I będziemy starali się tutaj zrobić desancik. Dobra, zobaczymy, czy nam się uda. Robimy cel na Niemcy. No, przepraszam, na tych. ZSRS spełnił naszą prośbę. Jaką? Związek Brytyjski dołączyłem do nich do frakcji, tak? Tak, my chyba koledzy z Brytolami jesteśmy. Chociaż nie wiem, co to miało znaczyć. Walczyć z faszyzmem, walczyć z kapitalizmem. Dobra, walczymy z kapitalizmem na początku i robię cel na Francuzów. Jakby mi się tu udało wylądować i po prostu zdobyć przyczółek i jak najszybciej się rozleść po prostu. Oj, chyba nie uda mi się. Oj, widzowie, to jest chyba koniec. Tak mi się wydaje. Chyba ten achievement idzie do piasku, nie? Że tak powiem. Oj. Trochę mam takie wrażenko, nie? Dobra, cel na Niemcy, jedziemy. Trudno się mówi. Jak to mówią dzieci w podstawówce, w większości, YOLO, a później w wieku 15 lat pchają wózek, tak? Ze swoim nowonarodzonym dzieckiem, więc spróbujmy, tak? Jeżeli im się coś udaje w życiu, to może mi też się uda ten desant. Chociaż powątpiewam szczerze z tego, co widzę, nie? O Jezus. Dobra, wiecie co, nie kompromitujmy się już, okej? Okay? Idźmy do domu, co? Stop. Chodźcie do domu. Chłopaki, to nie ma co. To jest wstyd tylko sobie robimy. Mam pomysł. Stalin, daj mi tu weź. Czy Polska jest w sojuszu? Tak. Wow. Stalin się zgodził? Dobra. Ty, cześć, nie mogę tutaj do Stalina wojska wysłać? Zapraszam go do frakcji. Czy oni teraz odejdą wszyscy z tej linii, czy nie? Dobra, poczekaj. Stalin jest moim kolegą, tylko w grze oczywiście, żeby nie było podtekstów. I czy wy gdzieś popłyniecie? Tak, płyną górą. Ty, przejdziemy górą, zawołamy Stalina i zmiażdżymy naszych przeciwników. Wow. Dobra, teraz wołamy Stalinka do broni oczywiście. Pyk. I zobaczcie. Alianci mnie atakują, nie? W sensie oni, moi przeciwnicy. Ja powinienem jakimś cudem tu się utrzymać długofalowo i na razie zrobimy sobie tutaj defensywę, żeby Francuzi wysłali, wzięli stąd wojsko, zabrali, nie? Po prostu.
Nie wiem, postaramy się ich tu zatrzymać, jakie mamy te template'y. British Force jest okej, na razie, z tego co widzę. Portugalska Republika Hiszpańska wypowiedziała wojnę celem z Imperium Hiszpańskie. Nie mogę pozwolić na to, żeby Portugalia dołączyła do nas do frakcji, bo wciągnie Hiszpanię w wojnę i ja się wtedy zesram, nie? Na rzadko. A tutaj chyba nie uda nam się zdesantować, niestety. Patola. Niestety, chyba nie. Kurde, z tego co widzę, Niemcy nie mają tutaj dobrze obstawionego portu w Hamburgu. Jakby tutaj usiąść takim masowym desantem moich dywizji, tych, które mam w Anglii, to nie byłoby głupie i rozjechać się w Niemcach. Spróbujemy. Ja się szykuję na desant. Ja tego kompletnie nie zauważyłem, że chłopy mi tu wjechały. Francuzi mi się zdesantowali na wyspy, czajcie to? Nie zauważyłem tego totalnie. Nie zauważyłem po prostu. Estonia dołącza, wszyscy dołączają do tego sojuszu Europo, po prostu podobnego, nie? Europo wschodniego, że tak powiem. Okej. Dobra, żeby puścić desant, potrzebuję dominacji, ale ja nie mam dominacji, więc wezmę po prostu ciebie i ustawię cię byle jak tutaj na tych dwóch frontach i po prostu puszczę plan. Mam nadzieję, że polecesz. Polecisz i poleciał chłop. Więc mogę już wracać po prostu. Dobra, no i tutaj postaramy się wylądować. Ty, przed chwilą tu nie było wojska, co jest? Ej, to jest totalny wałek, to AI mnie troluje, nie? AI mnie totalnie jakoś troluje, stary. Jestem naprawdę trollowany przez sztuczną inteligencję, chłopie, nie? Dobra, pyk. I spróbujmy się tutaj rozjechać jak najgłębiej możemy, nie? Najgłębiej, przepraszam. Oho. Od razu milion francuskich dywizji, od razu. Na pomoc dla kolegi. Chłopie, idź tu. Hamburg się broni, jeszcze przez chwilę chociaż. Dobra, panowie, rozejść się. Dobra. Dobra, lecą. Nie wiem, wszedłem, zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Oj, chyba to było głupie, co ja zrobiłem. Bo teraz wrócą Niemcy, teraz wrócą wszyscy, a ja nie mam manpowera i ten desant był beznadziejny. Oczywiście, że tak. To była głupota. A tu? O Boże, tu to też jest patola, nie? Oj, kłopoty Brytyjczyków, moi drodzy. Kłopoty Brytyjczyków. Spróbujemy spalić gumkę, jeżeli się da, nie? Chłopaki, uciekamy. Oj, tutaj się nie udało, niestety. Bohaterscy Brytyjczycy polegli, żeby ratować swoich kolegów. Ja nie jestem w stanie ich tu zatrzymać, nie? Dobra, chociaż część tych dywizji uciekła, nie? Nawet dużo, więc jest okej. Mogę tylko te armie połączyć. Niestety, smutek. Dobra, wysyłam tutaj posiłki, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A miałem tylko Amerykę zmarionetkować. To doszedłem, przepraszam, do wniosku, że fajnie by było podbić sobie aliantów, nie? No to sobie podbiłem właśnie. Wpieprzyłem się w wojnę, w której będę 15 lat. Najbliższych, nie? Dobra, wysyłam tutaj tę dywizję. Spróbujemy Finlandię podbić pierwszą. USA i Kanada sformalizowały sojusz. Wspaniale. Tego mi potrzeba. Już będzie okopanie 6000, więc za tego nie puszczę. Chłopaki, dalibyście coś? Radę? O Jezus. Trzeba było chwilę poczekać, zamiast wypowiadać jak głupek wojnę. Bo tutaj Ameryka zrobiła swój sojusz, nie? Trzeba było ruszyć na niego. No ale cóż. Finlandię chociaż rozbijemy, bo oni tutaj nie doślą posiłków, nie dadzą rady raczej. Wydaje mi się, że to wojsko jednak tutaj powinno dotrzeć prędzej czy później. No cóż mogę powiedzieć, no. Mam nadzieję, że Hiszpania rozbije Portugalię. Smutek. Nie, dobra, to jest reset. To jest reset, chłopie. Jak państwo chińskie dołącza do aliantów, to jest reset już, nie? Ja nie będę się bił w Azji. A Japonia jest we frakcji z nimi i jest w wojnie ze wszystkimi, tylko nie z państwem chińskim. Pięknie. Naprawdę hit. Hit hitów. Te achievementy to jest hit. Naprawdę. O! Po raz 10, jak podchodzimy do tego, to tym razem oczywiście Deutschmarki są te, jakby to powiedzieć, Deutsche są w stanie wojny, więc będzie koks, patrzcie, więc będzie subcio, siupciuś będzie, nie, siupciuś. O Boże, jakby naziści wygrali, to by mieli drzewko standardowe, naprawdę. Dobra, teraz rozkminiłem, trzeba poustawiać dywizję w Kanadzie i Kanada się nie wyzwoli przez 180 dni, pyk, kampania propagandowa w Kanadzie, boom. Okej, czy jeszcze coś mogę zrobić względem Kanady? Dominium Kanady USA sprzeciwia się komunizmowi. W takim razie nie mają wyboru, musimy się ugiąć? Nie, niech spróbują wymusić to żądanie, no, proste. Ty, oni mają na mnie cel. O Boże, jakby mi oni wypowiedzieli wojnę, to by było wspaniale, bo bym ich zmarionetkował, nie? Od razu. Świetnie, umieszczenie rządu komunistycznego w Kanadzie, moi drodzy. Kanada ma poparcie komunistów na poziomie 20%, cyk. I teraz musimy czekać, czy jest... Normalnie komuchy już rządzą. Czyli Kanada mi się nie wyzwoli, nie? To dobrze wiedzieć, tak szczerze. I dalej budujemy sobie cywileczki. Łatwiutko, nie? Muszę wam powiedzieć. Kanada już jak mi się nie wyzwoli, no to ze Stanami powinien nie być to żaden problem tutaj walczyć, nie? Wiecie, o co chodzi. Fabryki w cieniu. Olewamy wszystko, idziemy teraz prosto, po prostu po Stany Zjednoczone, nie? ZSRR ma wojnę domową, no mam nadzieję, że chłopaki wygrają, wiecie, o co chodzi. Murem za nimi, oczywiście tylko w grze.
internetowej, więc niech sobie wychodzą, gdzie chcą, robią, co chcą. Ważne, że Kanada zostaje, tak? Mam nadzieję, że tu Sowiet wygra i dołączy do mnie do frakcji i razem rozjedziemy Stany i tyle w sumie. Ty, zrobiłem achievement. Nothing wrong with our bloody ships. Ty, czyli udało mi się te krążowniki zrobić. Okej, okay, dobra. Jakby ktoś nie wiedział, jak to zrobić, to musicie wejść i lepszy pancerz pancernikowi dać tutaj, cyk, tier 2, dacie save i dopiero wchodzicie w krążownik liniowy i robicie te krążowniki, jak coś, nie? Spoko. Ty, ja nawet nie wiedziałem, że to taki cel jest, że walka z kapitalizmem, bla, 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 ale zobaczcie, teraz Ameryka dostała cel, powinna dostać cel, że powinna jej demokracja spadać jakoś w kraju. No jej nie spada, dlaczego? Ja zrobiłem cel walczyć z kapitalizmem USA. A, że to u mnie, o Boże. Ja myślałem, że to w Stanach Zjednoczonych. Dobra, i teraz mam nadzieję, że Stany Zjednoczone nie dostaną gwarancji, nie? Bo jak dostaną Stany Zjednoczone gwarancję, to ja się popłaczę. Dobra, zostały dwa dni. Jeden dzień i teraz szybko. Ale poszłem, Jezus. W mgnieniu oka to kliknąłem, nie? Jak prawdziwy szef, naprawdę. Dobra, lecimy. USA wezwało Filipiny i dobra, kogo to obchodzi? I robimy inwazję teraz z Kanady na Stany Zjednoczone. To powinno nam się raczej udać. Oby USA nigdzie nie dołączyło, tak? Wiadomo. Raczej nie dołączy. Raczej tutaj sądzę, że moje dywizje... Ty, nawet dywizje z Buffalo idą do Waszyngtonu teraz. Pusto. Tu jest lekki problem, ale to dlatego, że atakujemy te z terenów kanadyjskich. Tu jest ciężko z zaopatrzeniem, ale... Prawdopodobnie jak przejmiemy już amerykańskie punkty zaopatrzeniowe i podciągniemy nasze koleje, to bez żadnego problemu powinniśmy być w stanie zająć ten sektor strategiczny. Więc chyba będzie w porządeczku, tak mi się wydaje, nie? No, o, tutaj już jest no, to już nawet nie ma o czym gadać, nie? USA wypowiada mi wojnę. W sensie, co? Boże, jestem debilem. Nie będę tego komentował. No i wojna domowa, moi drodzy, no. Zdrajcy i oni dołączyli do aliantów. Ja pierdzielę, no chyba was pogrzało, no by, że ja będę z wami walczył, nie? No zobacz, stary, no to jest taki, po prostu brak mi słów, nie? No i oni wzywają wszystkich, Tobago fioletowe, Niemcy, wiesz co chodzi? Ja, pitole, no chyba jesteście posrało was, że ja będę z całym światem walczył, jeszcze z Kanadą w ogóle. I ze Stanami Zjednoczonymi, ha! Dobra, pitole to, że tak powiem. Zrobię to na spokojnie jeszcze raz, będę o to w dupie. Jest! Safe cofnięty, udało się, moi drodzy. Mamy to, teraz trzeba obserwować lewy dolny róg. Państwo marionetkowe, dziękuję bardzo. Satelita zrobimy jeszcze z Filipin. Boom. I co? No i proszę, crush the dream. Odblokowano osiągnięcie. Crush the dream. Witam bardzo serdecznie. Łatwiutko, nie? Łatwiuteńko, łatwiuśko. Easy. Nigdy nie było łatwiej. Proste. Następne osiągnięcia, czyli achievementy, jak to się mówi w Polsce. Achievementy będą robione tak, żeby usadzić Edwarda VIII, czy tam IX, czy cholera wie kogo na tym tronie. Później podbijemy Paryż z Niemcami, będąc sojusznikiem. A później zrobimy gościu dymy i jako United Kingdom zrobimy federację całego brytyjskiego imperium i tak dalej, nie? To będą kolejne osiągnięcia, ale to będzie dopiero w przyszłości. I tyle. Łatwy achievement, bardzo łatwy. Nawet się nie spociłem. Porwalko.